Natasza Nikolajewna. Umieram. Wezwij popa. Zawiadom zięcia. Szybko. Muszę mu coś przed śmiercią powiedzieć. Spokojnie, Klawdio Iwanowna. Wydobrzeje pani. Biegnij po Worobianinowa. Teściowa umiera. Niech się pośpieszy. Ja zawiadomię popa. Urząd Zezwoleń i Archiwum. Boże mój. Nieszczęsna kobieta. Kto się teraz mną zaopiekuje? Wszystko w rękach Boga. Módlmy się. Dzięki, że ojciec przyszedł. Cała przyjemność po mojej stronie. Idź do niej, dziecko. Pociesz ją. Odwagi. Odwagi. Jak mama? Jest w środku, nie martwcie się. Odwagi. Drogi sąsiedzie, dobrze, że przyszliście. Wzywała was. Minąłem się z popem. Bardzo się spieszył. Dziwnie się zachowywał. Dziwnie. Wyspowiadała się. Jak z nią? Jest w świetnej formie. Lekarz twierdzi, że za tydzień wstanie. Nie przeżyje do rana. Wygląda okropnie. Zajrzę do niej. Hipolicie, przyszedłeś. Tak. Jestem. To ja. Bogu dzięki. Hipolicie, pamiętasz nasz komplet stołowy? Z naszego domu w Starogrodzie. Sprzed rewolucji. Tak. Piękne meble. Sprowadzone z Londynu. Moje klejnoty. Brylanty. Są zaszyte w jednym z krzeseł. Słucham? Moje kosztowności. Zaszyłam je w jednym z krzeseł. Mój wspaniały diadem. Miałam go na sobie, kiedy mnie przedstawiono carowi. Moje prześliczne, perłowe kolczyki. Moja broszka ze szmaragdami. Diamentowy naszyjnik. I złoty kotek z oczkami z rubinów. Ukryte w... Jak mama mogła? Nie lepiej było oddać je mnie, ani bez jakiej racji. Przeputałeś połowę majątku mojej córki na bankiety i wyścigi konne. Ale czemu je mama tam zostawiła? Nie miałam czasu. Pamiętasz chyba, jak szybko musieliśmy uciekać. Zostały w siedzisku. Boże mój! Klejnoty warte 50 tysięcy rubli zaszyte pod tapicerką? Bóg jeden wie, kto na tym krześle siada. Jeśli to wciąż jest krzesło, mogło trafić do pieca. Jak mama mogła? Jak mama mogła? Jak mama mogła coś takiego zrobić?
Błagam, Hipolicie. Źle zrobiłam. Wybacz mi. Oczywiście. Oczywiście, że mamie wybaczam. Dziękuję. Teraz mogę spokojnie umrzeć. Ron Moody jako Worobianinow. Starogród, Jarmark, tylko dla zarejestrowanych kupców. 12 krzeseł. Frank Langella jako Ostap Wender. Dom DeLuise jako ojciec Fiodor. W pozostałych rolach. Mel Brooks jako Tichon. Na podstawie powieści 12 krzeseł Ilfa i Pietrowa. Zdjęcia, muzyka, scenariusz. Reżyseria. Poddałem oko i nogę w walce o pałac zimowy. Może teraz ty mi coś oddasz? Dawaj, z serca. Dziękuję. Zacni jesteście. Kawał zdrowej dziewuchy. Ojczulku, to cud. Widzę, chodzę. Radujcie się. Kochasz mnie? Powiedzmy, że żywię do ciebie głęboką żądzę. Boże, mąż. Wypuść złe powietrze, dobre wpuść. Wypuść złe. Co się tu wyprawia? A wy to kto? Mąż tej kobiety.